Dzień dobry, witamy Was ze słonecznej Chorwacji. Jesteśmy na majówce, przyjechaliśmy na kilka dni i stwierdziliśmy, że pokażemy Wam naszą przyczepkę, jak wygląda już tak w pełni urządzona. Może nie w pełni, ale w pierwszej takiej wersji, bo pokazywaliśmy Wam, jak wygląda taka w stanie surowym, w stanie po odebraniu od sprzedawcy, a teraz pokażemy Wam, co w niej zmieniliśmy. Przed przyczepką jest daszek wykonany z tarpu z Decathlonu, to już pokazywaliśmy na innym filmie. Na podłodze zastosowaliśmy taką matę namiotową, też chyba w Decathlonie kupiliśmy. W ogóle no, całe nasze wyposażenie to jest decathlonowo-ikeowe. Tak, ale mówili, że ta podłoga jest tańsza w Action. Aha, podobno w Action jest tańsza, taka sama. Nawet trzy razy tańsza. Trzy razy tańsza. Stolik i fotele mamy jeszcze z czasów, jak jeździliśmy pod namioty, więc je póki co wykorzystaliśmy. Na daszku mamy powieszone takie żarówki. Ewa bardzo chciała mieć żarówki na daszku, więc zakupiliśmy, ale są fajne, bo nie świecą jakoś mega mocno. W środku są 1, 2, 3 takie małe diody LED. I termometr. Więc nadają taki bardzo fajny klimat. I termometr, ile pokazuje? 24 stopnie. Dobra, idziemy do środka. A, tu jeszcze mamy taki fachowy kosz na zmywanie. Kupiliśmy chyba za 9 zł w jakimś supermarkecie. Idziemy do środka. A, na drzwiach. Na drzwiach mamy taką pamiątkową galerię. Na każdym kempingu, na jakim jesteśmy, prosimy, żeby dali nam naklejkę. Byliśmy już na Horyzoncie, w Chłopowie, w Suchedniowie dwa razy. Teraz jesteśmy w Kryk Camping. I jeszcze byliśmy po drodze w jednym kempingu w Czechach, ale tam akurat nie mieli naklejek. Na wejściu położyliśmy sobie wycieraczkę podwójną, jedną taką, która zbiera brud, a drugą taką, która też zbiera brud, ale dzięki temu się piasek tutaj nie obsypuje. I śmietniczek zawieszany, nabytek z AliExpress, dosyć fajny, bo ma pokrywkę, ale no tak trochę średnio estetycznie to wygląda. Jeżeli wiecie, gdzie można kupić taki pełny kosz, jakiś taki 15-litrowy, żeby miał klapkę, to podeślijcie linka. No i mamy nasz stolik. Tutaj co my zmieniliśmy? Dołożyliśmy takie podkładki z Ikei i taka zmiana tutaj jest wieszaczki. Akurat tak fajnie się składa, że ta szafka jest nie do końca z obu stron. Więc zamontowałem tu takie haczyki i można wieszać ubrania. Tam akurat Ewy Ponczu. Tam nie wolno. Tu jest bałagan. Do oryginału zmienione jest siłowniki tej szafki. Dzięki temu ona otwiera się szerzej. Dobra, to idziemy do łazienki. Coś tam się zmieniło w łazience? Chyba coś niewielkiego, ale zobaczymy. W łazience. A co pani tu robi? Czytam. Ale nie przeszkadzasz mi. Dobrze. Kosz na pranie dołożyliśmy, taki tekstylny, który się składa. Wycieraczkę na brodzik. I tu jest dołożony haczyk na ręczniki. I taka półka. Bolączką tutaj tej łazienki jest to, że jest brak szafki, więc póki co jest coś takiego, może wkrótce będzie coś więcej. Szybko ci poszło. W szafie mamy lustro z plastiku naklejone, chyba też z Ikei. I taki organizer też z Ikei. Ale chyba go będę musiał zmienić na półki takie drewniane, bo tutaj jednak tego miejsca się trochę traci. A garnitury zazwyczaj wieszam w samochodzie, więc mi to niepotrzebne. Mucha nam wleciała. Ktoś tu zostawił buciory, nie mogę przejść. Tak, nie ma miejsca na buty dużo. Idziemy dalej.
czujnik to jest czadu, tlenku węgla. I tu jest dołożona cała taka siateczka na głównie telefony. Jak ładujemy telefony albo inne rzeczy, tak jak tu się teraz lampki do rowerów ładują, no to tu sobie lądują w tym. Tu jest dołożony voltomierz. O tym i o tym włączniku wody mówiłem już wcześniej w filmie o zmianie elektryki. Łóżko mamy bardzo fajne, bo dołożyliśmy sobie tak zwany topper, czyli taki cienki materac. On ma kilka centymetrów, jest mięciutki. Dzięki temu no to łóżko jest super komfortowe. Prawie tak samo fajne jak w domu. Na dole pojemniki na gadżety. Idealnie się mieszczą takie kontenery z Ikei. Dwa albo nawet cztery, jak ktoś lubi. U nas akurat łóżko się nie rozkłada, bo korzystamy we dwie osoby z przyczepy. Także mamy tutaj mega, mega schowek jeszcze na takie kontenerki i inne rzeczy. Na górze nad łóżkiem jeszcze mamy zainstalowany termometr, który nam wskazuje w tej chwili ile? 26 stopni. I taki świetlny wąż, który włączamy sobie wieczorami. Tu mamy włącznik. O, o, nawet widać. Który daje taką bardzo fajną poświatkę. Przy której nawet można spać, książki czytać. Jest bardzo, bardzo praktyczne. Idziemy do kuchni. W kuchni też są siłowniki zmienione. I tutaj chciałem wam pokazać. Halo. Halo. Tutaj chciałem wam pokazać takie organizery. Też są z Ikei, ten i ten. Ale moim zdaniem ten jest lepszy, bo jest większy i lżejszy. Tutaj mamy pojemniki na przyprawy. A jak chcecie takie kupić, to idziecie do apteki i mówicie, chcecie pojemniki na siki. Płacicie 40 groszy za sztukę i macie lekkie, szczelne i wytrzymałe pojemniki na przyprawy, które nie zajmują dużo miejsca. Są też mniejsze, z łopatką. A z łopatką to się chyba nie przydadzą. Chyba najlepsza nasza tutaj modyfikacja, która została wykonana, to jest zamontowanie tego gniazdka podblatowego w kuchni, bo korzystamy praktycznie z tego non-stop. To jest gniazdko zamykane, gdzie jest 230 V i gniazdo USB. No, żeby tam się nie schylać na dół, to non-stop tu jest coś podłączone, jakieś ładowarki, zasilacze. A jak robimy sobie kawę, to tutaj czajniczek podłączamy. Do kawy mogę jeszcze wam pokazać, jaki mamy zestaw. Mamy taki czajniczek. Kawę mielimy w takim ręcznym młynku. Tu jest nasza kawa. O, tu jest nasza kawa. Ewa jeszcze czasami podgrzewa mleko i wtedy robi takim spieniaczem piankę. Dolna szafka jest prostą konstrukcją, także brakowało nam przyczepy, co ja gadam, szuflad w przyczepie. I na sztućce zamontowałem taką podwieszaną szufladę na Allegro, chyba ją zakupiłem. Jest spoko, to są sztućce, tu noże. Tutaj tymczasowo, chwilowo na takie większe rzeczy mamy jakiś kartonik, pewnie po jakimś 24-paku. I tu jest fajny patent, też taki organizer Ikeowy, gdzie można wsadzić kubki, talerze, jakiś czajniczek, tu mamy zaparzacz i nic nie lata, się nie tłucze. Na dole co mamy? Jakąś miskę z pierdołami. Dobra, co tu jeszcze jest? A, jeszcze taki czarny pojemnik. No tutaj jeszcze trochę mamy miejsca, więc w razie co można dokładać. Na dole jeszcze przy piecu gazowym mamy taki mały elektryczny, to jest taki ceramiczna farelka. W nocy jak jest zimno, używamy pieca
gazowego, ale jak tak na chwilę chcemy wieczorem się dogrzać, tak jak tu teraz było dwa dni temu, trochę zimno, to mamy taki mikro piecyk. On ma dwa stopnie regulacji, 500 W i 1000. 500 W, no w tych warunkach to podgrzewa dobrze, ale jak było na przykład na horyzoncie byliśmy i było minus tam 1-2 w nocy, to tak utrzymywał temperaturę około 20 stopni, a drugi stopień dopiero podgrzewał i to podgrzewał tak, że było tam 25-26. Tutaj nad wejściem są jeszcze takie uchwyty. To jest przygotowany do zamontowania drążka do szafy i na tym drążku będą takie zaplecione niteczki, które Ewa plecie sukcesywnie już trzeci miesiąc. Jak skończy, to będziemy mieli tutaj bardzo taką fajną zasłonkę, która będzie nas chronić przed okiem wścibskich osób oraz może jakieś komary też odstraszy, więc będzie tak bardziej przyjemnie tutaj. No dobra, to chyba tyle, co mieliśmy do pokazania z naszych przeróbek. Póki co przyczepa nam się sprawdza bardzo dobrze, bardzo nam się wygodnie tutaj spędza czas i mieszka i też się nieźle jeździ nią. Nie ma irytujących takich rzeczy, które spotykaliśmy w innych konstrukcjach, które z wypożyczalni braliśmy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Będziemy dawać relacje. Może zrobimy jakiś film taki typu N-cross po sezonie, co się zepsuło, co nas irytowało. Także śledźcie nasz kanał. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnym filmie. Hej!